Podlasie, region przenikających się kultur i czystej natury. Świat, który przywraca równowagę i otwiera przed nami swe progi. Niezwykły rejon pełen tajemnic, przygód i wciąż żywych tradycji. Kraina łosi, żubrów, bocianów, pełna kolorowych cerkwi i drewnianych domów, a to wszystko w towarzystwie Białegostoku. Zabierzemy Was dziś do miejsc, gdzie rytm życiu nadaje natura. Można poczuć tu nostalgię za prostotą, wolniejszym życiem i wsłuchać się w dźwięki, o których żyjąc w dużych miastach już zapomnieliśmy. Nawet krótki pobyt na Podlasiu sprawi, że nie będziecie chcieli stąd wyjeżdżać, albo że wracać będziecie regularnie. Ten film jest o Podlasiu, ale nie tylko, bo pojawi się tu jeszcze kilka innych miejsc. Miejsc, które udało nam się odwiedzić, ale Wy wybierzcie tylko te, które Was zainteresują. W Podlasiu chodzi bowiem o niespieszne jego poznawanie i oddanie się w rytm natury. Jesteśmy w Narwiańskim Parku Narodowym, przez którego przepływa rzeka Narew, od której wzięła się nazwa tego parku. Składa się ona z wielu mniejszych i większych kanałów, które tworzą wysepki na tym terenie porośnięte roślinnością. Dlatego też rzeka Narew nazywana jest polską Amazonką. Zarówno Amazonka, jak i Narew to rzeki anastomozujące, czyli takie, które płyną wieloma, dość głębokimi korytami. Narew najefektowniej wygląda wiosną, tuż po roztopach, choć ze względu na łagodne zimy w ostatnich latach nie wygląda tak imponująco jak kiedyś. Na Narwi można popływać na kajakach i poczuć się jak pośrodku dzikiej Amazonki. Trzeba jednak dobrze zabezpieczyć się przed komarami i innymi owadami, których na tym terenie nie brakuje. Sporą atrakcją Narwiańskiego Parku Narodowego jest kładka Śliwnowaniewo, czyli drewniany pomost poprowadzony nad rzeką Narew i jej rozlewiskami pomiędzy miejscowościami Śliwno a Waniewo. Nie jest to zwykły pomost, bo znajduje się na nim 5 pływających platform, które trzeba przeciągnąć na drugi brzeg. Na kładkę można wejść zarówno w Śliwnie, jak i w Waniewie, trzeba tylko pamiętać o tym, że do samochodu należy wrócić tą samą trasą. To, co widzicie za mną, to zerwany most, który znajduje się w Narwiańskim Parku Narodowym. Podobno w czasie jego budowy prace bardzo się przeciągały, bo grunt był niestabilny, dlatego pomoc w jego budowie zaproponował sam diabeł. Oczywiście nie za darmo. Ofiarą miała być dusza pierwszej osoby, która przejdzie po tym moście. Robotnicy postanowili przeprowadzić przez most starego konia. Diabeł wściekł się i rzucił klątwę, według której każdy odbudowany w tym miejscu most przetrwa 11 lat, a po nich wybuchnie wojna. Warto też odwiedzić Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Młynarzówka w Kurowie, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o Narwiańskim Parku Narodowym. Znajduje się tu bardzo ciekawa multimedialna wystawa, która opowiada o genezie powstania parku, o zwierzętach i roślinach, a także o tym, w jaki sposób użytkowano Dolinę Narwi na przestrzeni lat. Biebrzański Park Narodowy to największy park narodowy w Polsce. Słynie z mokradeł, bagien i torfowisk, a przez jego środek biegnie droga, na której pojawiają się ograniczenia prędkości. Carska Droga to około 35-kilometrowa trasa, która biegnie przez bagna biebrzańskie. Kiedyś łączyła rosyjskie twierdze. Inaczej nazywana jest Łosiostradą, bo można spotkać tutaj łosia. Na Łosiostradzie nie udało nam się go wypatrzeć, ale pod koniec naszego pobytu na Podlasiu, gdy jechaliśmy już w kierunku Białegostoku, łoś przebiegł drogę przed samochodem, który jechał przed nami. Przekonaliśmy się więc, że spotkanie z łosiem jest tu naprawdę możliwe, dlatego warto mieć oczy szeroko otwarte. W Biebrzańskim Parku Narodowym warto pospacerować drewnianą kładką widokową wśród bujnej roślinności i terenów bagiennych oraz wejść na wieżę widokową, z której można wypatrywać ptaki. Z końca kładki chcieliśmy pójść do twierdzy Osowiec, ale nie potrafiliśmy w żaden sposób się do niej dostać. Dlatego postanowiliśmy wykorzystać fakt, że znajdujemy się poza terenem parku i zobaczyć, jak Biebrzański Park Narodowy wygląda z góry.
Podróżując carską drogą, warto zatrzymać się przy ścieżce Długa Luka. Kładka ma 400 metrów długości i doprowadzi nas na sam środek rozległych torfowisk. Ciekawym miejscem jest też wieża widokowa, która znajduje się około 1,5 km od Długiej Luki. Z punktu widokowego można zobaczyć bagno Ławki, które ciągnie się aż po horyzont. Znajdujemy się w Białowieskim Parku Narodowym, czyli jednym z najstarszych parków narodowych Europy. Chroni on najlepiej zachowany fragment Puszczy Białowieskiej i można tu zobaczyć m.in. pokazową zagrodę żubrów, bo żubr to symbol tego parku. Żubr to największy ssak lądowy Europy. Może ważyć nawet 600 kg. Na całym obszarze Puszczy Białowieskiej żyje obecnie najliczniejsza wolna populacja żubrów na świecie, która liczy prawie 1000 osobników. Jeśli nie uda Wam się zobaczyć żubra w naturalnym środowisku, warto pójść do rezerwatu pokazowego żubrów, gdzie znajdują się wszystkie gatunki ssaków kopytnych żyjących w Puszczy Białowieskiej oraz duże drapieżniki. W osobnych zagrodach żyją tu żubry, łosie, jelenie, sarny i dziki, a także wilki i rysie oraz konie i żubronie, czyli krzyżówki żubra z bydłem domowym. W Białowieskim Parku Narodowym jest kilka ścieżek edukacyjnych, m.in. żebra żubra, szlak dębów królewskich i książąt litewskich oraz puszczańskie drzewa. Warto pospacerować jedną z nich i odkryć monumentalne prastare dęby oraz doświadczyć potęgi natury. W samym sercu Puszczy Białowieskiej leży Białowieża, w której znajdziemy wiele historycznych śladów. Warto odwiedzić ceglaną cerkiew świętego Mikołaja ze wspaniałym porcelanowym ikonostasem, a także park zaprojektowany w stylu angielskim, czyli zbliżonym wyglądem do naturalnego, z dworkiem gubernatora, w którym mieści się obecnie Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Białowieskiego Parku Narodowego. Można tu pospacerować i trochę odpocząć. Zostańmy jeszcze chwilę w Puszczy Białowieskiej, bo na Podlasiu znajduje się wyjątkowe drzewo. Jest nim dąb Dunin, który stoi na skraju puszczy. Ma 400 lat i został europejskim drzewem roku 2021. Puszcza Knyszyńska to jeden z największych kompleksów leśnych w kraju i drugi co do wielkości park krajobrazowy w Polsce, który charakteryzuje się wyjątkowym mikroklimatem. Znajdują się tu malownicze trasy widokowe oraz sieć szlaków turystycznych. Supraśl to kameralne i klimatyczne miasteczko leżące w samym sercu Puszczy Knyszyńskiej na zielonej mapie Podlasia. Znajdują się tu zabytkowe domy tkaczy zlokalizowane przy klimatycznej uliczce 3 Maja. Po upadku Powstania Listopadowego przeniosły się tu fabryki oraz kilkusetosobowa grupa pracowników, dla których te domy zostały zbudowane. Każdy z nich był przewidziany dla 4 rodzin. W Supraślu warto odwiedzić Muzeum Ikon, gdzie znajdują się unikatowe dzieła sztuki sakralnej prawosławia oraz Muzeum Drukarstwa i Papiernictwa, w którym można dowiedzieć się, jak powstawał papier i jak działały maszyny drukarskie. Największą atrakcją Supraśla jest jeden z 5 prawosławnych klasztorów męskich w Polsce. Zapoczątkował on losy Supraśla, bo na potrzeby monasteru zaczęła tworzyć się osada w jego okolicy. To budowla obronna na planie prostokąta z wysokimi murami oraz narożnymi wieżami. W Supraślu warto pospacerować bulwarami nad rzeką oraz skorzystać z miejskiej plaży.
Znajduje się tu też eklektyczny pałac, w którym mieści się liceum plastyczne oraz kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy i kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Supraśl co roku przyciąga fanów u Pana Boga, bo właśnie tutaj była kręcona trylogia Bromskiego. W jednej z restauracji w Supraślu zjedliśmy przepyszną babkę ziemniaczaną, czyli najpopularniejszy podlaski przysmak. Jesteśmy w europejskiej wsi Bocianiej, czyli w Pętowie obok Tykocina. Znajduje się tu około 30 bocianich gniazd, z których co roku odlatuje ponad 120 bocianów. Zobaczcie, jak tu pięknie. Dworek Pętowo w 2001 roku otrzymał tytuł Europejskiej Wsi Bocianiej. Na jego terenie znajduje się ponad 20 zasiedlonych gniazd rozlokowanych na drzewach, budynkach i słupach. Bociany można obserwować m.in. z wież widokowych, które znajdują się na terenie dworku. Możecie zastanawiać się, skąd w ogóle wzięło się tutaj tak wiele bocianów. Otóż kilkanaście lat temu przeszła tędy silna wichura i połamała większość drzew, co dało nieoczekiwany efekt. Te połamane drzewa okazały się idealnym miejscem na gniazda. Szczególnie upodobały sobie to miejsce bociany, więc bardzo szybko powstała cała bociania kolonia. Kraina otwartych okiennic to szlak wyznaczony nurtem rzeki Narew, który obejmuje m.in. trzy wsie – Trześcianka, Soce i Puchły. Znajdują się tu pięknie zdobione drewniane chaty, właśnie z takimi dekoracyjnymi okiennicami. Zdobienia snycerskie w formie nad i podokienników, okiennic, narożników, a także dekoracyjnego deskowania elewacji i szczytów to pamiątka po dawnym osadnictwie rosyjskim. Białe ornamenty, wyglądające jak drewniane koronki, nakładane są na fasady domów, z którymi pięknie kontrastują i przyciągają wzrok. W podlaskich wsiach wciąż można spotkać przesiadujących na ławkach przed domem mieszkańców i usłyszeć niespieszne pogawędki. Cisza, spokój i sielski klimat zakłócane są tylko czasem przez pianie koguta i nielicznie przejeżdżające samochody. Odwiedzając krainę otwartych okiennic, warto zatrzymać się w jednej z agroturystyk, by poczuć klimat Podlasia jeszcze bardziej. Po wsiach można poruszać się rowerem, bo jest tu sporo ścieżek, lub pieszo, ale wtedy trzeba dojechać do nich samochodem. Podlasie jest barwne, bo wielokulturowe. Ale nie tylko z tego powodu. Znajduje się tu sporo kolorowych cerkwi oraz wspaniale zdobione chaty. Cerkwie mają różne kolory. Pierwotnie niebieskie, poświęcone były Matce Boskiej lub Michałowi Archaniołowi, zielone Duchowi Świętemu, brązowe Męczennikom, a żółte Chrystusowi albo Apostołom. Przez lata cerkwie zmieniały jednak swoje kolory, dlatego obecnie może się to rozmijać. Wnętrze cerkwi jest udekorowane ikonami i złoceniami. Najczęściej otwarta jest cerkiew w Trześciance i właśnie jej wnętrze najłatwiej jest zobaczyć.
Święta Góra Grabarka to najważniejsze miejsce kultu religijnego dla wyznawców prawosławia w Polsce. Co roku 19 sierpnia przybywa tutaj mnóstwo pielgrzymów, którzy niosą krzyże wotywne. Święta Góra Grabarka nazywana jest Górą Krzyży. Znajdują się tu dziesiątki tysięcy drewnianych krzyży, a za każdym z nich stoi inna historia. Ludzka historia. Gdy przed wieloma wiekami na pobliskich terenach szalała epidemia cholery, na wzgórzu schronienia szukało tysiące osób, modląc się i pijąc wodę z pobliskiego źródełka. W podzięce za ochronę wybudowano w tym miejscu kapliczkę. Dziś na Grabarce znajduje się prawosławny żeński klasztor oraz cerkiew Przemienienia Pańskiego. Święta Góra Grabarka słynie także z uzdrawiającego źródełka, które bije u stóp góry. Wierni obmywają się wodą, aby oczyścić się z chorób. Na niewielkiej wyspie, wśród bujnej roślinności i przy spokojnie płynącej rzece Narew, znajduje się niecodzienne miejsce. To miejsce odosobnienia, czyli skit świętych Antoniego i Teodozjusza Pieczerskich w Odrynkach. Pustelnia dla mnichów położona jest w dzikiej głuszy wokół rozległych łąk i rozlewisk Narwi. To bardzo spokojne i ciekawe miejsce, które warto odwiedzić, by usłyszeć ciszę. Wiosne rozlewiska rzeki Narew praktycznie odcinają skit od świata i dostać się do niego można wyłącznie kładką życia, która łączy skit ze wsią Odrynki. Teraz przeniesiemy się trochę dalej, poza granicę Podlasia, by przekonać się, dlaczego ta część Polski nazywana jest miejscem wielokulturowym. Meczet w Kruszynianach to najstarszy meczet w Polsce. Został zbudowany w XVIII wieku. Do dziś w jego okolicy mieszka kilka tatarskich rodzin. Tatarzy wywodzą się z terenów północno-zachodniej Mongolii i rejonu Bajkału. Byli wprawionymi wojownikami, którzy świetnie jeździli konno, dlatego Jan III Sobieski nadał im ziemię w zamian za pomoc w walce z Turkami. Po II wojnie światowej w granicach Polski zostały tylko dwie tatarskie wsie – Kruszyniany i Bochoniki. Meczet jest otwarty dla zwiedzających. Trzeba jedynie kupić bilet wstępu i można wsłuchać się w opowieść przewodnika, który mówi o tatarskiej kulturze, obyczajach i tradycjach. Na głównej ścianie wewnątrz meczetu znajduje się ozdobna wnęka.
Jest to mihrab, czyli wgłębienie, które wskazuje kierunek wschodni na Mekkę. Jedyne malowidła, jakie znajdują się w meczecie, to wzory kwiatowe, geometryczne lub fragmenty wersetów Koranu. W meczecie kobiety i mężczyźni modlą się osobno. Oddziela ich drewniana konstrukcja i firanka. Za świątynią znajduje się stary cmentarz tatarski Mizar. Nagrobki zwrócone są na wschód, w stronę Mekki. Przy pomnikach posadzone zaś są kwiaty. Wykorzystanie ognia i tym samym zapalanie zniczy muzułmanie uważają za zwyczaj pogański. Po odwiedzeniu meczetu i cmentarza można spróbować tradycyjnych tatarskich potraw w pobliskiej jurcie. Tykocin to pięknie zachowane niewielkie miasteczko i perła baroku, która słynie z żydowskiej historii. Odwiedzając to miasto, warto pospacerować brukowanymi uliczkami, które zachowały układ tradycyjnego miasteczka żydowskiego. Wyjątkowy klimat rynku tworzą otaczające go zabytkowe budynki. Rynek funkcjonuje w tym miejscu od początku powstania miasta, choć jego obecny wygląd pochodzi z XVIII wieku. Po pożarze został odbudowany w stylu barokowym. Barokowy jest też kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy, który stoi tuż przy rynku. Warto zajrzeć do środka, aby zobaczyć cenne zabytki sakralne, m.in. pozłacany ołtarz czy ściany ozdobione polichromią. W Tykocinie, podobnie jak w Supraślu, toczyła się akcja filmów U Pana Boga. Najbardziej znanym miejscem jest restauracja i noclegi u Struzikowej. Żydzi stanowili liczną grupę mieszkańców Tykocina. Przez pewien czas uznawano go nawet za najważniejszy ośrodek żydowski w kraju, zaraz po krakowskim Kazimierzu. Będąc w Tykocinie, warto odwiedzić Wielką Synagogę, czyli drugą co do wielkości synagogę w Polsce. Muzeum, które się w niej mieści, gromadzi zbiory związane z historią Tykocina, a także zabytki kultury żydowskiej. W Tykocinie znajduje się również odrestaurowany Zamek Królów Polskich. W przeszłości nawiedzały go liczne pożary i powodzie, dlatego był wielokrotnie przebudowywany. W zamku można spędzić noc, a w zamkowej restauracji poznać smaki polskiej kuchni dworskiej. Znajdujemy się w Białymstoku, czyli największym mieście województwa podlaskiego i w stolicy Podlasia. Ciekawostką jest to, że około 30% jego powierzchni zajmują tereny zielone. Rynek Kościuszki w Białymstoku ma podłużny kształt i długość około 400 metrów. Za obecny układ architektoniczny odpowiada Jan Klemens Branicki, który w XVIII wieku po pożarze miasta zajął się jego odbudową. Powstał wtedy m.in. ratusz z wieżą zegarową, który jest dziś siedzibą Muzeum Podlaskiego. Z tamtego okresu pozostało na rynku jednak tylko kilka budynków. Z rodziną Branickich związana jest także największa atrakcja Białego Stoku, czyli Pałac Branickich. To późnobarokowa budowla, która jest nazywana Wersalem Podlasia lub Polskim Wersalem. Wokół pałacu znajdują się wspaniałe ogrody. Wizytówką Białego Stoku są też murale, które można spotkać na każdym kroku. Najpopularniejsze to Dziewczynka z konewką, Chłopiec i tkanina czy mural Zenka Martyniuka. Nie będziemy tutaj mówić o wszystkich atrakcjach Białego Stoku, bo nagraliśmy osobny film na ten temat. Podlasie to rejon niezwykle różnorodny i wielokulturowy, pełen zielonych terenów. Zachęcamy do samodzielnego odkrywania Podlasia oraz subskrybowania tego kanału, by być na bieżąco z kolejnymi filmami.